Cześć, zapraszam Was na obejrzenie 10 zaskakujących ciekawostek o McDonald's. Bez wątpienia jednym z najdziwniejszych faktów jest informacja, że twórca McDonald's jest również twórcą pływającego w Vancouver statku. O nazwie McBarkey został on zbudowany w 1986 roku i nie był jednak używany przez kilkadziesiąt lat. Barka została odnowiona w 2016 roku, ale prawdopodobnie niestety nie będzie reaktywana pod logiem McDonald's. Największą siecią fast food w USA jest Subway. Liczy około 40 tysięcy placówek, podczas gdy McDonald's ma około 36 tysięcy. Według statystyk w USA znak firmowy McDonald's jest bardziej rozpoznawalny niż symbol krzyża. W USA powstało więcej restauracji McDonald's niż szpitali. Na szczęście więcej niż owych restauracji jest bibliotek. A ty co wybierasz, Mac czy książka? McDonald's sprzedał już ponad 100 miliardów hamburgerów. A ile zjadłeś ty? Jeśli marzysz o wspaniałym weselu, to możesz to zrobić w restauracjach McDonald's w Hongkongu. Za 1200 dolarów dostaniesz zaproszenia, balonowo obrączki ślubne, bukiet ślubny i oczywiście serwowane przez cały dzień fast foody. W 1989 roku w McDonald's sprzedawano pizzę, przyczyną dla której pizza została usunięta z menu to zbyt długi czas przygotowania. Średnio to było 11 minut, a Mac stawiał na szybką obsługę. McDonald's odrzuca większą liczbę kandydatów niż Harvard. Harvard przyjmuje tylko 7% kandydatów, gdy podczas Mac tylko 6,2%. Liczba pracowników McDonald's na całym świecie wynosi 850 tysięcy osób, to więcej niż ludność Luksemburga. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten film, pamiętaj, o zostawić lat po sobie w postaci łapki w górę, komentarza i suba z dzwoneczkiem. Cześć!